nasz różnicy. A widać, że się zmienia, czy nie widać? Chociaż dużo do miasta tam nie chodzę do rynku, ale widać. A tu na osiedlu to widać też, że się coś poprawia, czy nie? Nie. Na osiedlu na pewno. A czego brakuje? Wszystkiego. Na osiedlu młodych to nie jest źle. To są ładniejsze chodniki. Na przykład lepiej się na przykład na rowerze jeździ, jak są takie drogi pozmieniane, niż na przykład taka kostkowa droga. Jak przejeżdżam do Świnicy, to się tak czuję lepiej. Dla starszych pań i panów jakieś kawiarnie taką z prawdziwego zdarzenia, żeby się można było spotkać, posiedzieć przy kawie. Widać jednak, że żyje się coraz lepiej. Jestem w stanie upiec sernik, jabłecznik, makowiec i tak dalej, ale czasu brakuje. A prezydent Murdzek idzie w desery, że tak można powiedzieć, a pan? A ja w jajecznicę. Czyli w śniadania. Jakim szefem jest prezydent Murdzek? Z całą pokorą przyjmę to, co usłyszymy. Waldek, przed przyjęciem zwolnienia z pracy, czego można ci życzyć? Witamy Państwa serdecznie w inauguracyjnym programie Kawa w Samopołudnie.